Ten materiał możesz obejrzeć w dwóch wersjach. Zostając tu, gdzie jesteś, zapoznasz się z obrobioną wersją skróconą. Zaś klikając w kartę, która wyskakuje teraz po prawej stronie twojego ekranu, przeniesiesz się do całości filmu. Wybór należy do ciebie. Cześć wszystkim. Hej. Jestem Maja, to mój kanał o nazwie Maja K, na którym przede wszystkim mówię o książkach i ja to powtarzam na początku praktycznie każdego filmu. Tak jest. Ale wychodzę z założenia, że zawsze ktoś może zobaczyć mnie po raz pierwszy. To prawda i może nie wiedzieć, że się nazywasz Maja K. Nie, może nie. Kanał się wcale nie nazywa Maja K. I może na przykład nie wiedzieć, że ja mówię o książkach. Bo to jest prawdopodobne. Ja, tak, wiesz, to prawda, no tak, no może... Bo jakby może moja nazwa tego nie sugeruje, co Maja nie? K. Chociaż K to jak książki. Ten filmik, od razu uprzedzamy, on nie będzie miał sensu, my po prostu siedzimy i będziemy mówić to, co akurat nam przyjdzie do głowy. Na przykład tak. Opowiemy, jak się poznałyśmy. O właśnie, to jest opowiemy, jak historia. Się poznałyśmy. W ogóle, ja w ogóle się przedstawię, hej, jestem Zuza z kanału Kulturalna Szafa, jeżeli byście tego nie wiedzieli. Ja myślę, że oni powinni wiedzieć, bo już taki spam był. Ale od razu wiecie. Kulturalna Szafa, reklama wyskakuje wam tutaj. Jak klikniecie, w ogóle na końcu tego filmu będzie odnośnik, będzie w opisie, ja to tak oznaczę, żebyście nie przegapili. Więc zapraszam bardzo serdecznie. Ogólnie, jak my się poznałyśmy z Mają? Ja jestem współtwórcą Epic Page'a, Epic Boxa. Też zapraszam. A ja robię dużo filmów o tym. Właśnie, Maja bardzo dużo filmów robi i możecie wiedzieć, mogliście spotkać Maję na zeszłych targach warszawskich. Książki. No. Książki warszawskie. Zuza maczała też książki. W tym palce. Ja maczałam trochę w tym palce, ale tak tyci tak naprawdę. Tyci. Bo wtedy się z Mają aż tak bardzo nie znałyśmy. Jeszcze się w ogóle nie znałyśmy. W ogóle się nie znałyśmy. No, coś tam wydaje. Pisałyśmy kiedyś. Pamiętacie? No raz. Bo pamiętacie, może to było mega dawno temu. No. Maja robiła różne takie artykuły na Bugik. Tak, i filmiki nagrywałam na kanał Filmiki Bugi. Nagrywała na Bugi. Tak, i tak było. I ogólnie ja Mai miałam podesłać, Maja jakieś podsumowanie miesięczne nagrywałaś, nie? Chyba tak, no coś tam było. Coś tam było. I ja ogólnie miałam podesłać Mai taki artykuł, który ona miała powiedzieć. Coś takiego. Tak. I ja to podesłałam i to było takie, hej, podsyłam ci artykuł, a Maja, dzięki. To była nasza pierwsza, rozmowa. Ale taka prawdziwa twarz w twarz to była właśnie na warszawskich targach. Na warszawskich targach, tak. Jak ja przyjechałam, poszłam do Epika i tam była Zuza, tak. A ja byłam taka szczęśliwa. Tak, coś takiego właśnie było. I może byliście na tym spotkaniu. Zuza taka była już wtedy, jakbyśmy się już długo znały. Tak. Pamiętam, że zabrałaś mnie do toalety. Tak, bo zabrałam cię do toalety, tak było. Bo taki fajny, bo ja to ludzie nie mogli właśnie, wejść, bo ludzie nie wiedzieli o jednej takiej toalecie, która była tak ukryta i tylko ci, którzy się wystawiali, o niej wiedzieli. I w związku z tym ja mówię, Maja, chodź. I Maja poszła. Tak. I tak to było, i tak się zaczęła nasza przyjaźń. I później Maja zostawiła mi swój numer telefonu. Bo jestem miła i zostawiam. I rozdaję moje numery na prawo i lewo. Zostawiłam, nie, bo to było tak, że ty, ja powiedziałam, że ja idę do Grocholi, żeby podpisać książkę. A ty, i zapytałam się, czy ty nie ja chcesz, Ja też żeby... myślałam, że pójdę, ale potem jednak i powiedziałam, że dałam swój numer telefonu, że ja do ciebie zadzwonię, kiedy będę stać w kolejce. No i zadzwoniłam. A potem pamiętam, że ja przyjechałam do Poznania. I właśnie się spotkałyśmy. Tak, bo Maja to był ten przełomowy moment. To był ten przełomowy moment, to prawda. Teraz opowiemy wam, proszę państwa, o jakimś naszym dziwnym książkowym nawyku, z którego już wyrosłyśmy. Zuza, masz coś takiego? Ja mam, serio, ja wam opowiem. Ej, czekaj, to ty zacznij opowiadać, a ja pomyślę, dobra? Kiedyś, jak byłam mała, to praktycznie wszystkie książki, które czytałam, były albo z biblioteki, albo jeżeli kupowałam, to potem jak już przeczytałam książkę, to komuś ją oddawałam. I dopiero kiedy zaczęłam nagrywać i uznałam, że fajnie byłoby mieć książki w tle, nie? No bo w sumie kanał książkowy, to zaczęłam zostawiać książki, już ich tak często nie oddawałam i naprawdę przez praktycznie całe moje życie... Czekaj, to ty kradłaś z biblioteki? Nie kradłam, tylko je przeczytałam, oddałam, a jak kupiłam coś, to potem dałam jakiejś osobie. Aha, czyli ty robiłaś taki recykling trochę książkowy. Że praktycznie ja nigdy tych książek nie zostawiałam dla siebie. I bardzo mało książek w ogóle mam, ale to samo moja mama. My nigdy nie zostawiałyśmy książek, dopiero od momentu nagrywania książki zostają u nas. A widzisz. Czy ja miałam coś takiego? Słuchajcie, jest taka historia, że ja przez pół swojego życia mówiłam wszystkim, że ja nienawidzę czytać. Ale lepsze jest to, że ja czytałam non-stoper. Tylko, że ja mówiłam, że ja nienawidzę czytać, bo ja patrzyłam na czytanie przez pryzmat lektur. I ja przez całą podstawówkę mówię, nie, ja nienawidzę czytać, nie lubię czytać, nie, I później dopiero mówię, Zuza, ale ty lubisz czytać, tylko nie lubisz czytać lektur, a to różnica.
jakieś pytanie do widzów musimy mieć, żeby w komentarzach z nami pogadali. Okej. Okay. Jak tak. ktoś ma ciekawego coś do napisania, to napiszcie coś ciekawego. A jak nie, to po prostu napiszcie mi o ostatniej książce, którą przeczytaliście. To jest najlepsze pytanie, jest najlepsze jakie można pytanie. Zadać. Jak ja zadaję takie pytanie. Ja je uwielbiam po to prostu. Zawsze dostaję odpowiedź. Ale ja uwielbiam to pytanie, bo to jest tak, że ale każdy... Ale chociaż wiesz, co ludzie czytają, nie? No właśnie. Bo ja wtedy na przykład mogę dostosować jakby to, o czym mówię na kanale, do gustu czytelniczego moich odbiorców, więc... Właśnie. A do tego jeszcze fajnie jest poczytać na przykład, jak ktoś czytał to samo, co ty na przykład ostatnio, no, to już w ogóle to najlepsze. To już w ogóle możecie sobie pogadać, nie? Pogadać. Mega, to jest robione. Widziałaś kiedyś, co robi ten obiekt? Co on robi z rękoma? Wyciągnij do przodu, widzisz to? Ale super. Często wy myślicie, że mam duży pokój, a mam to może mały. Być miniatura. No, o, perfekt, najdłuższe ręce świata. Tak, to zrobimy ten film. Dobra. Teraz Zuza opowie wam o filmiku, który ja mam nadzieję, że wrzuci, ale ona jeszcze nie wie. O książce. The Diabolik. Ja tak bardzo chcę przeczytać przez nią. Ona sprawia, że ja chcę czytać. I to jest fajne, nie? Tak, bo ja do niej dzwonię i mówię: Maja, jaką ja książkę przeczytam? A Maja wtedy... I wtedy już się zaczyna rozmowa, która trwa mniej więcej 2 godziny na temat tego, jaką książkę przeczytałam i dlaczego Maja powinna ją przeczytać. Tak. I 2 godziny... A Zuza nie potrafi, znaczy no, może potrafi, ale nigdy mi nie spoileruje. Chyba, że ja chcę, żeby ona opowiedziała mi całą książkę, bo tak też tak. się zdarza. Tak, opowiedziałam ci cały Dwór Cierni i Róż, bo nie dwór chcę... Dwór Cierni i Róż mi opowiedziała i opowiedziała mi kasację. To była kasacja? Jakąś tak, książkę tak, ma kasację, kasację na pewno. Także ja już nie muszę czytać, ja wszystko wiem. No, ja już nie musi. Tak. No, ale to jest dobre, bo ty też mi czasem możesz opowiedzieć. No. Chociaż dobrze, że cię powstrzymam, ale opowiedziałaś mi też Chemię naszych serc całą. Pamiętasz? Tak, bo miałaś tego nie czytać. A jeżeli chodzi o The Diabolik, w marcu chyba jakoś otwarte wydaje, nie? Nie wiem, ja to przeczytam po angielsku przed na pewno, bo nie wytrzymam. Sorry, Zuza, dobrze z ciebie. Ja wiem, nie ma problemu, ja rozumiem. W pełni rozumiem. Też bym nie wytrzymała. Ma piękną układkę, piękne to wnętrze. Prawda. I ma po prostu, wiecie co ma? Ta powieść ma coś takiego, co rzadko w ogóle młodzieżówki mają, czyli taką część, gdzie jest brutalnie. Po prostu jest brutalnie. I dużo młodzieżówek, wiecie, jest takich słodkich i takich, o Boże, że no. nie możemy dać takiej sceny, jak ona się boi. Ona ma kogoś zabić, ale zanim tego, tą osobę to zabije... To w ogóle 10 stron na temat Boże, tego, dlaczego ona tego nie może zrobić. Zmieni. Ona po prostu, niech zabija! No... Maja, brutalny człowiek, ale no nie. Ale właśnie tak jest The Diabolik, że ta główna bohaterka w ogóle się, wiecie, ona nie ma, to ma to gdzieś w sumie, że co tam, ona może przecież Jolo. Zabić. Jolo. Jolo zabije kogoś tam. Puf. Jolo, skręcony kark, nara. Mniej więcej, ja wiem, że to brzmi źle, ale to w tej książce jest zarumie. To powinno być w tej książce po prostu, o to chodzi. Tak. Że to wpasowuje się w ten świat. To wpasowuje się w ten świat. I w ogóle, jeżeli uwielbiacie Star Warsy, to to jest must have. Bo to jest właśnie taki Star Warsowy świat. Dowiecie się o tym wszystkim w recenzji, która tak. nie będzie w sumie recenzją, bo będzie trwała pewnie 3 minuty, ale... It's perfect! To mi się podoba. Dobra. Tak. A jeżeli chodzi o książkę, którą ja ostatnio przeczytam, to ja ostatnio mam trochę zastój czytelniczy, ale on się zmieni niedługo. Jak wy to oglądacie, to już pewnie jestem w takim okresie mojego życia, że dużo czytam, ale ostatnio tak nie było, bo byłam trochę chora i mi było tak... No i czytałam, słuchajcie, Elementarz stylu Katarzyny Tusk. Tak było. I... Bo Maja zadzwoniła i powiedziała, że to zmieniło jej życie. To nie jest odkrywcze. To nie jest super napisane. To nie jest książka, którą każdy powinien przeczytać. Ale powiem wam, że rzeczywiście ta książka sprawiła, i teraz zabrzmi jeszcze gorzej, że troszkę egoistycznie zaczęłam podchodzić do świata. Że bardziej muszę o sobie myśleć. I w ogóle. Nie wiem, chociaż takie przesłanie z niej nie wynika. Pada nam bateria, także proszę państwa. Szybko musimy to skończyć, bo zaraz tak, ja rozumiem. Tak, teraz tak. Wbijajcie do Zuzy, kulturalna szafa, hej. I oglądajcie vlogi i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa, pa. To będzie super. Tak. A i koniecznie dajcie znać, co ostatnio przeczytaliście. Tak. Albo napiszcie o czymś ciekawym. Ja będę odpisywać, Maja będzie odpisywać, wszyscy będą odpisywać. Pa. Tak.